Siema wszystkim, bardzo się kłania. Przyszła kamerka, którą aktualnie nagrywam od Smakosza z Anglii. Smakosz pozdrawiam, przy okazji zapraszam do niego na kanał smakosztv.pl. Byłem właśnie w Neonecie, kupiłem kartę 32 giga z największą prędkością, jaka jest możliwa do nagrywania. No i chcę zobaczyć, bo po prostu włożyłem tak na próbę zwykłą kartę, ale no nie wiem, no masakryczna była jakość, no zobaczymy. Już kupiłem ultra, jakieś tam coś tam, coś tam. Nie wiem, mówił, że chyba większej prędkości nie ma do nagrywania, jak ma ta karta. No nic, ja chcę tak na próbę. Nie wiem, gdzieś muszę to położyć, czy jak to zrobić, cholerka, może uda radę. Jak to tam wygląda? Zobaczymy. Dobra, zobaczymy tak jak wkładałem telefon. Jak wkładałem telefon, zobaczymy czy to coś nam pomoże. Dobra. No nic, dojadę do domu i będę wiedział, tak? Czy nagrywa dobrze, czy lipnie. Odtworzę sobie to na komputerze i będzie wszystko wiadomo. Mam nadzieję, że będzie nagrywało cały czas do tej pory, jak będę jechał. Wyjechaliśmy na hardcora. Tylko powiem wam szczerze, no nie wiem jak to tam teraz, ale jak w domu próbowałem tą kamerkę, no kurczę, z głosem była masakra, nie? No zobaczymy, mówię teraz tak normalnie, czy to będzie w ogóle coś słychać i przypominam, jeżeli to dodam na YouTube'a, to jest tylko i wyłącznie w ramach testowych, jak to wygląda. No tutaj aktualnie pokazywało mi czas, żebym mógł nagrać film 6,5 godziny, tak? No to jakby nie było, no zawsze lepiej niż tym telefonem tam do godziny, czy coś, zawsze by można było trochę jeszcze z trasy uchwycić i tak dalej. Mało tego, szef mi zostawia w samochodzie, w ciężarówce rejestrator jazdy, także i stamtąd będzie można cokolwiek może uchwycić. No zobaczymy, w razie czego zawsze tą kartę, jeżeli z tą kamerą no nie dojdę do porozumienia, nie będzie mnie dobrze słychać, no zawsze będzie można tą kartę przełożyć tam do tego rejestratora, tak? I jeszcze coś tam ewentualnie z tego rejestratora jazdy pomontować. No ale mówię, dojadę do domu, wrzucę to w kompa i będę wiedział, jak to wszystko wygląda. I do góry. Najbardziej przeraża mnie ta jakość, kurczę, no niby mam tu ustawione w tej kamerze wszystko tak jak powinno być, czyli nagrywanie HD. No, wujek, to ci zjechałem, po co zjeżdżasz? Czyli nagrywanie HD jest ustawione i tam jeszcze takie tam inne sprawdzałem, co tam jest w ustawianiu na tej kamerce. No ale mówię, kurczę, no wszystko poustawiałem niby tak jak powinno być. Mówię, najważniejsze to nagrywanie HD było, ale obraz to mówię, no był nie za ciekawy, mówię, no mam nadzieję, że to było uwzględnione kartą, tak? Że po prostu karta, zaraz wam ją nagram. Zobaczymy jak to chwyci, nie jadę tam na siebie na parking, stanę tutaj na tych parkingu i zaraz będę wiedział wszystko, co i jak. No. Idź do domu, idź do domu. Ja tutaj mam taką, o, nie wiem czy to widać. To była taka karta.
Powiem wam szczerze, że chyba z tą jakością to nie będzie za ciekawie. Była taka karta. No zobaczymy, ja kupiłem jakąś tam, kurczę, nie wiem, 32 giga, 80 prędkość. No nic, zaraz będziemy wiedzieli.